Dzień za dniem, noc za nocą. Nasze życie upływa pod bezkresnym niebem. Marzymy o rzeczach wielkich, ale życzymy sobie rzeczy prostych. Myślami wybiegamy do przodu, ale jesteśmy świadomi, że życie toczy się tu i teraz. Spoglądamy w niebo z dobrego miejsca na ziemi. Lepiej tak, nie? Niż tam. Potential investment in West Nusa Tenggara. Why? West Nusa Tenggara is ready to accept visitors and businesses? Fastest growing region in Indonesia. Consistently beats national economic growth in 2014 to 2017. GRDP growth of 25.3% from Q1 2014 to Q1 2018. The highest among 34 provinces. HDI index's growth of 8.9% from 2010 to 2017, the highest among 34 provinces. Solid infrastructure. 98% of national road is in solid category. Zainuddin Abdul Majid Airport. Revitalization of Badas and Bima ports. Gilimas, Lembar port development. Dams. Pandandur, Bintang Bano, Rababaka Complex. Surplus of 25 megawatt. Additional 450 megawatt is in development. Strong government support. Online and centralized permit and tracking system. Clear KPIs for investment permit processing. Principal permit, 3 days. Investment permit, 6 days. Capable workforce. Young, vibrant workforce. Workforce size 50% of total population. Low unemployment, 3.32%. Strong university networks. A total of 42 universities across the province. West Nusa Tenggara's diaspora network, national and international. West Nusa Tenggara scholarship for all degrees. Currently working with 26 universities in 5 countries around the globe. Welcome to West Nusa Tenggara in Indonesia. As a governor, I have to make sure that our province is friendly to business community, friendly to investment. So we are so happy that you are interested to come to our province. Thank you very much. Program zaprasza sponsor Miasto Toruń. Dobrze, to jeszcze raz dzień dobry Państwu. Witam serdecznie na naszej sekcji plenarnej, która zatytułowana jest Współczesne oblicza Japonii od polityki do wyzwań dnia codziennego. Tytuł taki jest spowodowany tym, że dziś będziemy mieli możliwość posłuchania prelegentów, którzy reprezentują różne obszary badań nad Japonią bądź badań około japonistycznych i przyjrzymy się różnym sposobom czy sytuacjom, jak Japonia współcześnie
występuje na płaszczyźnie politycznej, w polityce zagranicznej, wewnętrznej, ale też różnego rodzaju kwestiom, które towarzyszą Japonii w dniu codziennym. To, co się dziś wydarza, jakie są palące problemy w Japonii, czym żyją Japończycy. I myślę, że to będzie dosyć ciekawym powodem czy przyczyną do rozmów na ten temat, żebyśmy czegoś się dowiedzieli, porozmawiali i nauczyli. Jak Państwo wiecie, mówię do prelegentów, zajmujemy się, czy zajmujecie się Państwo różnymi obszarami badań, jak powiedziałem, około japonistycznych bądź japonistycznych. I z tego względu ja zrobiłem taki podział, że najpierw zabierzemy się za sprawy nie wewnątrz japońskie, ale związane z polityką zagraniczną Japonii. I dosyć ciekawym głosem w tej materii może być głos pana profesora Andrzeja Pepłońskiego dotyczący tego, co się współcześnie dzieje, przepraszam, co się działo przed wojną. Przepraszam, czy mnie widać i słychać? Tak, widać. Tak, bo ja coś kliknąłem i... Tak, kliknąłeś, trochę znam obraz, w związku z tym się zmienił na ekranie, ale wrócimy. Tak. Przepraszam. Wracając do pana profesora Pepłońskiego. Sprawa wygląda tak, że to, z czym my mamy dziś do czynienia w Japonii, to nie kształtowało się, nie ukształtowało się teraz, tak? To są pewne procesy, czy były pewne procesy, które pojawiały się już długo, długo wcześniej, a to długo wcześniej to mam na myśli czasy przedwojenne, tak? To były różne pomysły na kształtowanie się polityki w czasie wojny, po wojnie, różnego rodzaju relacje, wpływy i tak dalej, i tak dalej. I tutaj szczególnie interesujące może być to, jakie były te relacje pomiędzy Japonią a innymi krajami, na przykładzie właśnie dyplomacji i wywiadu, czyli takich dosyć nie wprost czytajnych porozumień, rozmów, spotkań i w jaki sposób to realizowano. Czyli jak kształtowała się polityka zagraniczna Japonii na płaszczyźnie dyplomacji i wywiadu i jak ją realizowano? Poproszę pana profesora o 10-minutową odpowiedź na to pytanie. Jasne. Proszę państwa, no ja rzadko mam możliwość tak krótko mówić, ale podobnie jak państwo też mam wykłady przez internet, mam to więcej czasu, ale postaram się. Proszę państwa, zastanawiałem się nad tym, czy początki po otwarciu się, tak, że jak powiem, Japonii na świat, czy początki wywiadu japońskiego mogły mieć jakieś znaczenie dla polityki Japonii. Okazuje się, że w podręcznikach z tego okresu, wojskowych podręcznikach japońskich, chińskich, wynika, że ten wywiad już wówczas, w połowie XIX wieku, stał na wysokim poziomie, jeśli chodzi o stronę wojskową. Obecnie nawet specjaliści, którzy się zajmują wywiadem, no powołują się na te niektóre rozwiązania. Także Japonia, wychodząc z tego okresu szagunatu, otwierając granice, na pewno była przygotowana do tego, żeby podejmować już jakieś działania, no, za granicą, poważniejsze działania i polityczne, no i wywiadowcze. W ciągu 40 lat po wyjściu z izolacji okazało się na przykład w czasie wojny rosyjsko-japońskiej, że wywiad japoński, który w porcie Artura musiał rozpoznać siły rosyjskie, działał metodami takimi jak na przykład w czasie II wojny światowej. Bo na przykład Japonki, kobiety japońskie udawały Chinki na przykład, uroda podobna, bez problemu dotarły do twierdzy tej porcie Artura, rozpracowano, plus oczywiście Japończycy, którzy też udawali kogo innego, rozpracowali całą obronę, ustalili na przykład położenie reflektorów, które miały oślepiać ewentualnie statki japońskie, przyczyniły się w dużym stopniu do zwycięstwa. Także
Znaczy Japonia być może się była zacofana, jeśli chodzi o działalność wywiadowczą w stosunku do państw europejskich czy Stanów Zjednoczonych, ale nawet wywiad brytyjski po tej wojnie bardzo wysoko oceniał właśnie poziom pracy wywiadu japońskiego. No, istotne by było, żebyśmy się odnieśli do tych relacji japońsko-polskich. Proszę Państwa, no, wywiad jest przedłożeniem polityki zagranicznej, to jest, jak bym powiedział, sprzężenie zwrotne. Nie wszystko, co wywiad zdobędzie, nie wszystkie informacje nadają się do tego, żeby je wykorzystać w polityce zagranicznej czy w polityce państwa, ale większość tak. I takim wydarzeniem, które dotyczy tych, rozpoczyna właściwie kontakty, polskie kontakty z Japończykami, to jest słynna, Państwo oczywiście wiecie, podróż majora Fukushimy, który na koniu przebił z Berlina do Władywostoku, podróż przez 2 lata, obserwując budowę kolei transsyberyjskiej, dotarł do środowisk polskich, obserwował garnizony rosyjskie, carskie na tej trasie, także miał bieżącą informację, bardzo dokładną, jeśli chodzi o sytuację w Rosji carskiej. No, wiemy o tych inicjatywach, z kolei próbach wykorzystania pana majora, pułkownika, bo on został szefem wywiadu japońskiego, wywiadu wojskowego. Nawiązał kontakty tutaj między innymi z Dmowskim. Były próby wykorzystania tej sytuacji. Jak wiemy, był spór nastąpił między Dmowskim a Piłsudskim. Dmowski był przeciwnikiem powstania tutaj na ziemiach polskich. Piłsudski podobno raczej tak. No i później pojawiła się ta koncepcja utworzenia jakiejś siatki wywiadowczej przez Polaków, która by obserwowała sytuację na kolei transsyberyjskiej. No, to chodziło o przerzut wojsk ewentualnie rosyjskich i tak dalej. Ten problem jest, no chyba, ale mi się wydaje, że ciekawsze jest co innego. Jak Japończycy, którzy byli odizolowani, wchodzili do Europy, jak starali się poznać, ocenić sytuację w Europie Środkowej, no w Rosji też na pewno, ale w Europie. Więc wiemy, że działał w tym czasie pułkownik Akashi, który był attaché w Petersburgu, a później przeniósł się do Sztokholmu i on nawiązywał właśnie kontakty, poufne kontakty z różnymi organizacjami, między innymi z naszymi działaczami niepodległościowymi, tu z Jotko Narkiewiczem, między innymi i tak dalej. Poza tym Japończycy, proszę Państwa, w tym czasie, w tym no, bardzo odległym czasie, próbowali wciągnąć do współpracy różne organizacje patriotyczne. Była próba z takiego powołania kongresu w Paryżu, spotkania, no, co nie za bardzo wychodziło, ale w każdym razie w tym czasie, kiedy jeszcze Polski nie było, kontakty między naszymi niektórymi działaczami niepodległościowymi a Japończykami były bardzo aktywne i no, one później zaowocowały. No, wiemy o tym, że Dmowski, Piłsudski, ten konflikt między nimi był oczywiście istotny, ale ponieważ w skrócie tę sprawę przedstawiamy, możemy sobie darować. Najciekawszą, właściwie taką fenomenalną sprawą, która przyczyniła się do zacieśnienia, w ogóle do podjęcia współpracy wywiadu polskiego z japońskim, to była działalność kapitana, majora Yamawaki, który był pierwszym attaché wojskowym w Warszawie, najpierw był szefem misji wojskowej, a później attaché wojskowym. I ta jego działalność przypadła akurat na wojnę polsko-bolszewicką. I wtedy między innymi ściśle współpracował z majorem Znaczy, trochę jestem stremowany. W każdym razie w
tym czasie, w czasie tej wojny polsko-bolszewickiej, właściwie w momencie decydującym właściwie dla tej wojny, kapitan major Yamawaki nawet przekazywał pewne informacje dla naszego oddziału drugiego. Także tu się zaczynała cała epopeja, że tak powiem. Tym, że Japonia, pomimo że odnosiła tu jakieś korzyści z tej współpracy z nami, no bo miała wgląd w sytuację bardzo istotną, bo wojna polsko-bolszewicka była dla Japonii ważnym wydarzeniem, ponieważ jak się później okaże, carska, a później bolszewicka była głównym problemem zarówno Polski, jak i Japonii. No, do tego jeszcze dochodziły Chiny, które były opanowane pomału przez Rosję bolszewicką. Także ta osoba Yamawakiego i majora Jędrzejewicza, który został w 25 roku pierwszym attaché wojskowym w Tokio, no to była oś tych kontaktów. A później dołączały ich kolejne osoby, kolejne problemy i ta współpraca trwała prawie 40 lat. Tym, co, proszę Państwa, co ja pojawiłem parę innych publikacji popełniłem na temat naszego wywiadu na wschód i z tych spraw, o których mówimy, no, uważam, że współpraca polskiego wywiadu z japońskim dla obu stron była bardzo istotna i pomagała, czy nie wiem, wyjaśniała wiele problemów o znaczeniu międzynarodowym. Ona była, ta współpraca, nawet bym powiedział, można powiedzieć modelową, ponieważ na przykład myśmy współpracowali w punkcie pozyskania niepodległości i z Francuzami, i z Anglikami, i z państwami bałtyckimi. Dochodziło do spotkań, do bezpośrednich na przykład oficerów ewidencyjnych. Była pomoc w przerzucaniu agentury na przykład francuskiej przez wschodnią granicę, ale to było mało. Natomiast z Japończykami, z wywiadem japońskim ta współpraca była pełna. Proszę Państwa, jeżeli major Jędrzejewicz wyjechał w 25 do Tokio i na pierwszych spotkaniach ze specjalistami wywiadu japońskiego zaprezentował pełne rozpoznanie sił bolszewickich, przede wszystkim samodzielnej armii Dalekiego Wschodu, ale również w Europie, myśmy te siły Armii Czerwonej mieli świetnie rozpoznane. Okazało się, że Japończycy mieli podobne rozpoznanie i mylili się na przykład o jedną jednostkę. Były minimalne różnice, ale na przykład wywiad francuski, który z nami też w tym czasie utrzymywał kontakty, mylił się całkowicie. Ja znalazłem dokumenty właśnie z konferencji polsko-francuskich i wywiad francuski, można powiedzieć, nie istniał w Rosji. Podobnie brytyjski. Wywiad brytyjski w ogóle nie interesował się Rosją, tą nawet bolszewicką. Także po prostu głównym tym problemem, który decydował o tym, że ta współpraca polsko-japońska się ciągle zacieśniała, to było zagrożenie bolszewickie. I co jest jeszcze ciekawe, myśmy pracując z Japończykami bardzo intensywnie... Panie profesorze, ja będę musiał przerwać, bo już minęło 10 minut. O, żebyśmy mieli jeszcze chwilkę na pytania. Czy ktoś z Państwa... Dziękuję bardzo. No, dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytanie do Pana profesora? Dotyczące wywiadu japońskiego, relacji... Tak? Proszę, proszę, Krzysztof. Panie profesorze, Krzysztof Karolczak z tej strony ekranu. Do Pana pytanie takie, czy Pan w tym swoim dzisiejszym wystąpieniu też współczesność chciał uwzględnić, czy tylko skupić się na tych czasach przedwojennych? To, proszę Pana, ja jestem przygotowany na ten okres międzywojenny i wojny właściwie, i początek wojny, bo ta współpraca, proszę Państwa, ta współpraca trwała prawie do końca wojny. To było dziwne. Tak, ja myślę, że w tej chwili też ona istnieje i dosyć interesujące byłoby zbadanie, o ile oczywiście to jest możliwe, tych wzajemnych relacji współcześnie, jak one się układały
pomiędzy PRL-em, państwem, a Japonią po 1955 roku, czyli już w czasach tych powojennych, czy w momencie, kiedy wznowiliśmy stosunki dyplomatyczne. No ale rozumiem, że znaczy, dowodów jakichś informacji na ten temat nie mam. Natomiast można się tylko domyślać, że ta zażyła współpraca, no wyjątkowa współpraca, bardzo bogata, ona musiała jakiś mieć wpływ na funkcjonowanie naszej dyplomacji na wschodzie. Być może również udawało się nawiązywać do tych kontaktów wcześniejszych. Ale to tylko jest przypuszczenie. No, nie mam żadnych dowodów na ten temat. To znaczy wywiady no, działają w sposób specyficzny. Ja zajmowałem się II wojną światową, kontaktami naszymi no, z Amerykanami, z Anglikami, z Francuzami. No, to jest taka ciekawa działalność. No, to się odbywa na zasadzie wzajemności, uczciwości jakiejś no, bardzo poważnej i sentymentu nawet. No, być może to wpływało również na ułatwienia dla naszej dyplomacji, ale mówię, to raczej tutaj... Ja mam pytanie, czy w czasie II wojny światowej w takiej samej wzajemności, życzliwości, no w cudzysłowie, te kontakty się odbywały? Czy coś się zmieniło? No, w czasie II wojny światowej to była fenomenalna sprawa, ponieważ jak wiemy, Japonia była związana z Niemcami, z Bochami, tą porozumieniem. I dochodziło nawet do dziwnych spraw, że informacje z Berlina, które uzyskiwał na przykład atasze wojskowy w Sztokholmie i przekazywał naszemu majorowi Rybikowskiemu, no już były, jak można powiedzieć, miały charakter zdrady nawet, ponieważ my byliśmy w obozie przeciwnym, ale mimo tego te informacje do nas docierały. Poza tym Japończycy ułatwiali nam kontakty na przykład z wywiadem fińskim, taki kapitanem, reprezentantem wywiadu fińskiego. Japończycy mieli jeszcze przed wojną bardzo dobre kontakty z Finami i Onodera, generał Onodera, attaché w Sztokholmie ułatwił nam te kontakty majorowi Rybikowskiemu. No wiele, no proszę Państwa, na przykład w Bukareszcie była współpraca dwóch oficerów naszego wywiadu, pracował przy szyfrach japońskich, czyli byli dopuszczeni do poważnych tajemnic. O jednej sprawie, proszę Państwa, chciałbym powiedzieć, która była w pewnym czasie bardzo no, naświetlana tutaj przez prasę. Otóż dotarłem do naszego oficera, który już nie żyje, oficera wywiadu, który operował w Kownie, był no, tam szefem placówki wywiadowczej od ekspozytury numer 2 w Kownie. No i on w pewnym momencie, jego ludzie, których jednego ze swoich agentów umieścił u pana konsula Sugihary w konsulacie japońskim, przeprowadzili operację, fenomenalną operację, mianowicie ponieważ do Kowna w końcu 1939 roku dotarło no, kilka tysięcy Polaków pochodzenia, znaczy byli Polacy, ale głównie Żydzi z Polski tutaj centralnej i wiedzieli, że no, są zagrożeni. Polski wywiad działał w ten sposób, no, trochę na pewno zawiedzą konsula Sugihary jego przyzwoleniem, załatwiał im no, metryki na przykład w kościele na terenie Wilna, metryki fałszywe, dokumenty, później nawet wizy, znaczy pieczątkę tą wizową sfałszowano. Proszę Państwa, dotarłem do wykazu ponad 2500 osób, głównie to były nazwiska, no, mogące świadczyć, że to byli Żydzi. Tak duża grupa, to były rodziny całe, z dziećmi nawet, wyjechał przez Kowno, Moskwę, do Władywostoku, wyjechało co najmniej 2,5 tysiąca, natomiast tutaj w różnych źródłach czytam, że było ich 3,5 tysiąca. No te 2,5 tysiąca to na pewno, ja tą listę później komuś przekazałem. Także nawet taka działalność była prowadzona. Konsul Sugihara dużo ryzykował i proszę Państwa, to, że Żydzi to docenili,
to ja się spotkałem z panem profesorem Lewinem z Bostonu, ze Stanów Zjednoczonych, który napisał wreszcie książkę. Kim pan jest, panie Sugihara? On, jak mi mówił, dotarł na przykład do rodzin tych osób, które wyjechały z Polski w ten sposób, przy pomocy Japończyków, i odtworzył całą no, tą drogę w miarę możliwości, a chodziło mu o konsula Sugihary, że on ryzykował dużo, działając na własną rękę, bo MSZ Japonii w ogóle nie miał sygnalizowane, że będzie jakaś grupa ludzi, ale nie tyle, bo wiz miało być mniej, natomiast tam powiedzmy 2,5 tysiąca czy 3 tysiące przybyło do Władywostoku. Także, no, proszę Państwa, albo na przykład wywiad japoński pomagał nam w penetracji przemysłu zbrojeniowego w Czechosłowacji. Przy okazji no, zatrudniano naszych pracowników, no, major Rybikowski, który operował w Sztokholmie, otrzymał fałszywe dokumenty na obywatela Mandżurii. Także pochodził z Mandżurii rzekomo. Także nie wszystko wiemy, ale Japończycy byli lojalni i uważam, że ta współpraca polsko-japońska to miała modelowy charakter. Jeśli można, panie profesorze. Jedno zdanie tylko. Jedno zdanie. Proszę państwa, nasz wywiad w Afryce Północnej w czasie II wojny światowej rozprasował całe wybrzeże Afryki Północnej, przekazując informacje do Londynu, a później one trafiały do Waszyngtonu. Generał Eisenhower przeprowadził udaną operację pochodnia, a tymczasem generał Kenneth Strong, który był odpowiedzialny za tą działalność tej ekspedycji generała Eisenhowera, przypisał sobie później w książce, że to on rozpracował Afrykę Północną, co było nieprawdą. Ja to napisałem i jeszcze w Komisji Polsko-Brytyjskiej to potwierdziłem. Po prostu nasze sukcesy były przez aliantów jakoś no, zniwelowane. Natomiast Japończycy do końca, ryzykując, z nami współpracowali. Dziękuję panie profesorze za odpowiedź i za odpowiedź na moje pytanie. To jest bardzo interesująca sprawa, zwłaszcza w kontekście też współczesności. Co współcześnie się dzieje, jakie są relacje Japonii z innymi krajami. I tutaj poproszę panią profesor Agatę Ziętek o przybliżenie relacji Japonii na płaszczyźnie stosunków zagranicznych. Z jakimi krajami się Japończycy kontaktują? Jak to wygląda? Jakie cele sobie stawia Japonia? Proszę bardzo, panią profesor. Proszę mikrofon włączyć. Pani profesor, proszę mikrofon. O, też włączyłam dziękuję. Mikrofon i przez moment uciekło. Dziękuję serdecznie, dziękuję za zaproszenie, za możliwość udziału w tym panelu dotyczącym właśnie przeszłości, teraźniejszości i przyszłości Japonii w różnych wymiarach. Moim celem faktycznie będzie przybliżenie tych celów w polityce zagranicznej Japonii. Siłą rzeczy skoncentruję się w tej swojej prezentacji na zwróceniu czy jak gdyby na pokazaniu tych działań, które były realizowane w okresie ostatnich 7 czy ponad 7 lat, czyli w momencie, kiedy urząd premiera w Japonii sprawował Abe Shinzo. Dzisiaj się już mówi wręcz o pewnym dziedzictwie w polityce zagranicznej tego premiera. No i oczywiście, jeżeli mówimy o dziedzictwie, no to można sobie postawić pytanie, czy faktycznie te kierunki, te cele w polityce zagranicznej Japonii, które w jakimś sensie stopniu wyznaczył Abe Shinzo, będą realizowane w przyszłości, ale mam wrażenie, że o tym będzie mówił pan profesor Żakowski. W związku z tym te cele w polityce zagranicznej Japonii można jak gdyby podzielić na generalnie wydaje mi się, że takie dwa główne cele. Po pierwsze, takim celem w moim odczuciu było i jest i prawdopodobnie będzie nadal dążenie do wzmocnienia pozycji Japonii w takim wymiarze międzynarodowym, czyli dążenie Japonii do odgrywania roli mocarstwa. Tutaj warto przytoczyć słynną już wypowiedź
Shinzo Abe z 2013 roku w trakcie wystąpienia w Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych w Waszyngtonie. On sformułował, tak padło takie słynne sformułowanie Japan is back. A to oczywiście było od razu interpretowane jako zapowiedź pewnej zmiany w polityce zagranicznej Japonii, od pewnej pasywności, takiej polityki antymilitarnej przez selektywną aktywność, po aktywność, mam wrażenie, wielowymiarową, czyli Japonia stara się i jest aktywna w tym wymiarze międzynarodowym, nie tylko na tej płaszczyźnie ekonomicznej, ale również politycznej, militarnej czy kulturowej. O tej aktywności Japonii świadczy również to i wzmacnianiu tej pozycji świadczy również niesamowita, mam wrażenie, chyba wcześniej nieodnotowywana aktywność dyplomatyczna premiera Abe, który w okresie sprawowania swojego urzędu odbył ponad 80 podróży i wizyt zagranicznych. W tych działaniach międzynarodowych oczywiście widoczna jest tutaj silna taka rywalizacja z Chinami, ponieważ Chiny około 2010 roku przegoniły w różnych wymiarach Japonię. I w związku z tym wydaje mi się, że jest widoczne taka z jednej strony rywalizacja, ale z drugiej strony również współpraca z Chinami. W tej płaszczyźnie na przykład gospodarczej, ciekawym taką inicjatywą, której inicjatorem jest Japonia, to jest taka inicjatywa korytarza wzrostu Azji i Afryki, czyli celem tej inicjatywy było stworzenie takiej sieci współpracy gospodarczej Japonii, Indii oraz części państw z kontynentu afrykańskiego, co może być jak gdyby takim potwierdzeniem stworzenia czy zaproponowania pewnej alternatywy do chińskiej inicjatywy pasa i drogi. Oczywiście, jeżeli popatrzymy na takie kwestie finansowe, prawda, to te inwestycje Japonii są dalekie od tych deklaracji finansowych i inwestycji Chin. Natomiast można powiedzieć, że ten projekt jest bardziej taki transparentny, w związku z tym można powiedzieć, że daje większą takie bezpieczeństwo dla państw, które w tej sieci współpracy będą chciały uczestniczyć. No, z drugiej strony również Japonia deklaruje gotowość dołączenia do inicjatywy chińskiej. W związku z tym nie dystansuje się tak zupełnie, tak? Natomiast proponuje pewne alternatywy. Bardzo ważnym, wydaje mi się, tutaj takim elementem aktywności są te działania, można powiedzieć, że wręcz Japonia nadaje ton współpracy w ramach całościowego i progresywnego partnerstwa transpacyficznego. W pewnym sensie był to sprzeciw dla działań polityki międzynarodowej, handlowej Donalda Trumpa, ale również te tworzenie takiej współpracy, czyli stworzenie strefy wolnego handlu, która jest trzecią największą strefą po NAFCie i Unii Europejskiej, jest taką próbą, tak, współpracy państw regionu w obliczu wzrastającej pozycji Chin. Ale z drugiej strony z kolei również Japonia chętnie współpracuje i uczestniczy w negocjacjach dotyczących regionalnego kompleksowego partnerstwa gospodarczego razem zresztą z Chinami, i w tym roku mają się te negocjacje zakończyć. W ramach odbudowy tego mocarstwowego statusu Japonia dążyła do usuwania pewnych ograniczeń, które hamowały przez długi okres czasu, ten w okresie powojennym, takie bardziej proaktywne zachowanie Japonii w wymiarze międzynarodowym i podejmowanie bardziej takich niezależnych działań międzynarodowych. No niektórzy mówią, że Japonii, czy mówią wręcz o tym, że to jest takie dążenie do bycia mocarstwem czy państwem normalnym.
No oczywiście tutaj mamy te działania na poziomie wewnętrznym, czyli próba rewizji konstytucji, a szczególnie artykułu 9. Wiadomo już, że sytuacja pandemiczna spowodowała to, że nie udało się to osiągnąć, czyli to, co premier Abe zamierzał czy liczył na możliwość przeprowadzenia przyspieszonych wyborów do niższej Izby Parlamentu, aby zdobyć tą większość potrzebną do zreformowania konstytucji, to się nie udało. Widzimy w związku z tym pewną taką odchodzenia od tak zwanej antymilitarystycznej kultury strategicznej Japonii w kierunku bardziej większego zaangażowania. To odejście od tej kultury antymilitarystycznej jest oczywiście postrzegane przez niektóre państwa wręcz można entuzjastycznie. Na pewno to się podoba takim państwom jak Australia, Indie, Indonezja, Wietnam, Stanom Zjednoczonym. Natomiast nie do końca podoba się to Chinom, Rosji albo również obu państwom koreańskim. Oczywiście to odejście od tej takiej takiej antymilitarystycznej kultury strategicznej może mieć też jakieś konsekwencje negatywne w przyszłości, ponieważ może burzyć pewną taką kruchą sojusz, na przykład w kontekście relacji z Koreą Południową. I taki drugi obszar, jeżeli chodzi o te kierunki czy cele działań, to jest na pewno i to jest widoczne dążenie do Japonii do odgrywania takiej istotnej roli, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, zagwarantowanie bezpieczeństwa w regionie. Oczywiście jest ta percepcja zagrożeń tych tradycyjnych, związanych chociażby ze wzrostem potencjału militarnego Chin, czy rozwijanego na Półwyspie Koreańskim programu nuklearnego i programu rakietowego Korei Północnej. Natomiast tutaj, świadomość pewnych zagrożeń o charakterze takim nietradycyjnym, ekonomicznym, ekologicznym na przykład. W związku z tym Japonia, mając to na uwadze, również najpierw podjęła pewne działania w takim wymiarze wewnętrznym, czyli po pierwsze w 2013 roku zostaje powołana Rada Bezpieczeństwa Narodowego, która wyznacza pewne cele w zakresie bezpieczeństwa, określa pewne kierunki, w tym kierunki działań. W tym samym roku zostaje po raz pierwszy w historii powojennej przyjęta Narodowa Strategia Bezpieczeństwa, która z tą strategią bezpieczeństwa zresztą wiązała się ta koncepcja proaktywnego pacyfizmu. Również bardzo aktywnie Japonia włącza się, wręcz inicjuje jeszcze w okresie sprawowania przez Abe Shinzo z funkcji premiera w pierwszej swojej turze, bardzo krótkiej. Wówczas on mówił o kwestii koncepcji Indo-Pacyfiku. Teraz Japonia jest bardzo taką ważnym orędownikiem właśnie tej koncepcji wizji wolnego i otwartego Indo-Pacyfiku i oczywiście prowadzi te działania w różnych wymiarach i gospodarczym i takim wymiarze wartości, ale również militarnym, czyli mamy na przykład rozwijanie współpracy w ramach tak zwanego czterostronnego dialogu bezpieczeństwa, który się ocenia jako taki nowa struktura bezpieczeństwa. Mogę panią profesor prosić jeszcze o jedno zdanie. Już kończę. W związku z tym można podsumowując to, co do tej pory powiedziałam, chciałabym zwrócić uwagę, że te działania Japonii wiążą się z budowaniem czy określeniem takiej roli Japonii i tę rolę mogłabym określić jako rolę promotora, czyli promotora pewnych zasad związanych z handlem, inwestycjami, ochroną własności intelektualnej. Rola obrońcy, można powiedzieć, dóbr wspólnych, chodzi tutaj o morskie dobra wspólne, ale również o obrona morskich szlaków komunikacyjnych i rola, określiłam ją jako rola kooperanta w zakresie bezpieczeństwa. No i to dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie. Czy jakieś pytania Państwo macie? Ja mam jedno pytanie, ale tak jak, jeżeli mogę prosić o krótką odpowiedź, bo opisywała Pani Profesor relacje między Japonią a Chinami jako takie dosyć poprawne, tak jak, jeżeli dobrze zrozumiałem. Trudno byłoby mi 10 minut opisać relacje ze wszystkimi sąsiadami, no właśnie, wszystkimi państwami. W związku z tym ja zwróciłam uwagę na pewne kierunki i uważam, że w relacjach z Chinami te działania Japonii są takie, z jednej strony współpracują, z drugiej strony rywalizują i konkurują. No, trzeba pamiętać, że są bardzo silne powiązania gospodarcze między Chinami i Japonią. Nawet w kontekście wojny handlowej, z Chin i Stanów Zjednoczonych, prawda? No Japonia nie za bardzo i przedsiębiorcy japońscy za bardzo nie chcą się wycofywać z Chin, bo to nie leży w ich interesie. W związku z tym w polityce Japonii, no, i to w pewnym sensie jest to nawiązanie, o czym mówił pan profesor Pepłoński, jest taki pragmatyzm, bardzo daleko idący pragmatyzm, tak? Czyli oceniamy sytuację tak, w taki sposób, żeby ona przynosiła dla nas jak najlepsze korzyści. Także z Chinami te stosunki, one są z jednej strony oczywiście Japonia widzi wzrost Chin, boi się tego wzrostu Chin, tak? Bo to zaburzy w równowagę. Poza tym Japonia nie była na początku, mam wrażenie, przygotowana do wzrostu Chin, tak? I w związku z tym te wszystkie działania, które są widoczne, tak? Właśnie między innymi ta zmiana kultury strategicznej, prawda? W kierunku tej takiej odejścia od tego nastawienia antymilitarystycznego, to świadczy o tym, że Japonia stara się przygotować do sytuacji, kiedy Chiny mogłyby tutaj zacząć odgrywać w regionie a bardziej taką aktywną, dominującą, zresztą już odgrywają, tak, militarnie dystansują państwa regionu. No oczywiście nasze seminarium jest w bardzo takim nietypowym czasie, ponieważ jesteśmy w przededniu wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, tak. To, że premier Abe zrezygnował, myślę, że no przynajmniej dla mnie to było pewnym takim zaskoczeniem, bo wydawało mi się, że on się tak trzyma mocno na swoim fotelu i będzie realizował do końca swoje cele i zamierzenia, które sobie zaplanował. W związku z tym, no, ja mi się wydaje, że to też będzie zależało od tego, znaczy te działania, jak one na pewno będą, one są skorelowane z polityką Stanów Zjednoczonych. To ja mam jeszcze jedno pytanie. Czy Japonia angażuje się w spór z Koreą Północną? Czy jakoś uczestniczy? Bo wiem, że Chiny przejmują, czy starają się być jakimś arbitrem i pomagają jakoś wyjść z tego systemu, czy z tego reżimu politycznego w Korei Północnej? Czy Japonia jakoś się też angażuje? Znaczy sytuacja w Japonii jest dosyć trudna, dlatego że w przypadku Japonii mamy i stosunków z Koreą Północną mamy problem nierozwiązany porwanych obywateli japońskich. I obecny premier, ten nowy, on jest mocno silnie zaangażowany osobiście w tą kwestię. Wydaje się, że nie wiem, tutaj profesor Żakowski może, nie wiem, potwierdzić albo zaprzeczyć, że wydaje się, że nowy premier będzie właśnie prawdopodobnie dążył do takiej lepszej, do rozgrywania tych stosunków z Koreą Północną w tak bardziej przyjazny może sposób. Natomiast oczywiście Japonia jest zaangażowana w sytuację na Półwyspie Koreańskim, no bo to leży w interesie bezpieczeństwa Japonii. Także nawet jeżeli no, uczestniczyła swego czasu w rozmowach sześciostronnych dotyczących procesu denuklearyzacji Półwyspu Japońskiego, w związku z tym Półwyspu Koreańskiego. W związku z tym wydaje, znaczy no, bezpośrednio nie, ale pośrednio w tym momencie jak najbardziej. Tak, także tutaj sytuacja na Półwyspie Koreańskim jest bardzo istotna, tym bardziej, że jeżeli popatrzymy na stosunki jeszcze z Koreą Południową, teoretycznie sojusznikiem
państwem, które reprezentuje te same wartości jak Japonia, tak? Czyli powinny być stosunki, można powiedzieć, wspaniałe. Okazuje się, że od kilku lat mamy taki spadek w tych stosunkach dwustronnych i one, i to jest, no to poza tym, że oba państwa są sojusznikami Stanów Zjednoczonych, to wiele ich już nie łączy. I sytuacja raczej, w mojej ocenie, raczej pokazuje, że mamy takie pikowanie, czy takie te relacje. No chyba dziś jeszcze występuje sprawa, proszę, wypuszczenia wody z Fukushimy, chyba z elektrowni, też jakoś to wznieca spory. No, problem, to jest problem zagrożeń ekologicznych też, tak? No, tutaj. Dobrze. Serdecznie dziękuję pani profesor. I przechodzimy teraz. Czy mogłem dwa zdania tutaj do tego dodać? Proszę, proszę. To, proszę państwa, no, pani to profesor pokazała nam relacje japońsko-chińskie. Ja chciałem to powiedzieć, że Japonia w okresie międzywojennym, w latach 30. No, prowadziła działania militarne wobec Chin, a później wreszcie wojna wybuchła. Ale w 1927 roku w ambasadzie chińskiej w Pekinie przeprowadzono rewizję i znaleziono dokumenty, ściśle tajne dokumenty radzieckie, z których wynikało, że całe Chiny były pod kontrolą wywiadu radzieckiego i prowadziły działania destrukcyjne, dywersyjne i tak dalej. Także cały czas zaostrzali konflikt między Japonią a Chinami. Ta wojna, która wybuchła w 1937 roku, była poprzedzona różnymi wydarzeniami. Nawet taki zamach na marszałka Czolina, on wysadzony został most, na ten temat mam dokumentację, to jest kolega z panem profesorem Kiromija, próbowaliśmy to wyjaśnić, więc on uważa, że to, bo Chińczycy oskarżali Japończyków za ten akt, no było bardzo poważne wydarzenie, tam zginęło sporo oficerów, natomiast pan profesor, mając pewne poszlaki ze strony japońskiej, twierdzi, że to była, nie była ich robota, prawdopodobnie to była robota wywiadu radzieckiego. Ja jeszcze mam pytanie, bo nie wiem, czy pani profesor zaglądała do czatu, ale jest pytanie od jednego z uczestników. Ja je przeczytam, tak, dobrze? Tak, widzę to pytanie, tak. Jakby pani profesor mogła krótko odpowiedzieć? Mhm. A pytanie dotyczy tego, jak mogę wyjaśnić aktualną sytuację i wolę zmiany konstytucji po 2017 roku, po dwukrotnym wystrzeleniu rakiet nad Hokkaidą z Korei Północnej po przejęciu fotela nowego premiera Poshin za Abe. Znaczy, dla mnie konstytucja Japonii, a szczególnie ten artykuł 9, jest poważnym ograniczeniem, jeżeli chodzi o działania podejmowane przez Japonię. Oczywiście właśnie premier Abe wprowadził pewne takie zmiany, reformy, które umożliwiły na przykład w praktyce realizować tą koncepcję proaktywnego pacyfizmu, tak? No i tutaj wydaje mi się, że takie zmiany, które są wprowadzane jak gdyby ustawami, a nie są to zmiany takie fundamentalne, one w jakimś sensie będą ograniczały możliwość działania Japonii w szerszym zakresie. W związku z tym no, wola zmiany konstytucji chyba w moim odczuciu jest dosyć taka naturalną konsekwencją, naturalnym celem Japonii, w moim odczuciu. Dziękuję. Serdecznie dziękuję za odpowiedź i tym samym przechodzimy do spraw polityki wewnętrznej. I proszę profesora Karola Żakowskiego o opisanie współczesnego wymiaru celów polityki obecnego rządu Japonii. Proszę panie profesorze, 10 minut. Ja zacznę machać, dobrze, Karol? Tak, tak. Ja zacznę machać, jak minie 10 minut. Tak, dobrze. Myślałem, że ja mam zacząć machać, żeby pokazać się. Nie, ja zacznę.
Dziękuję za zaproszenie do konferencji, na konferencję. Dziękuję za możliwość udziału w tej dyskusji. I moim tematem jest polityka wewnętrzna, natomiast skupię się głównie na obecnym premierze Sudze Yoshihide, który przejął niedawno władzę w październiku, właściwie w wrześniu, w październiku miał wystąpienie w parlamencie, w którym zadeklarował główne wytyczne swojej polityki. I jeśli chodzi o politykę zagraniczną, o której powiedziała pani profesor Ziętek, rzeczywiście widać wiele aspektów kontynuacji, chociaż rzecz jasna Suga będzie bardziej umiarkowanym politykiem, szczególnie na polu problemów historycznych, ale zasadniczo będzie kontynuował politykę zwiększania aktywności Japonii na arenie międzynarodowej. Jeśli chodzi o politykę wewnętrzną, tutaj zauważam kilka wyzwań i także głównie kontynuację. Pierwsze wyzwanie to oczywiście walka z pandemią, gdyż jest to temat, który całkowicie zdominował dyskurs publiczny w Japonii w obecnym roku, co zrozumiałe, ale także prawdopodobnie w przyszłym roku będzie bardzo istotny z punktu widzenia politycznego przetrwania obecnego premiera. Także parę słów opowiem o próbach odbudowania zaufania do rządu i o procesie decyzyjnym, jak on prawdopodobnie będzie wyglądał za obecnego premiera. Na wszystkich tych polach można widzieć pewną kontynuację, gdyż podkreślmy to, Suga Yoshihide był sekretarzem gabinetu zarządów Abe, był drugą osobą de facto w państwie. Tak naprawdę wiele decyzji on podejmował, a Abe po prostu je autoryzował. Wiele z decyzji podejmował razem z premierem. Szczególnie miał olbrzymi wpływ na proces decyzyjny, na proces nominacji biurokratów wysokiego szczebla, na dyscyplinowanie innych członków gabinetu. Więc tutaj widać, że jego wstąpienie na urząd premiera nie jest zaskoczeniem, jest już przygotowany do sprawowania tej funkcji. Natomiast w najbliższej przyszłości będzie musiał poradzić sobie, rzecz jasna, z pandemią koronawirusa. Zresztą to była główna przyczyna podania się premiera Abe do dymisji parę miesięcy temu. Abe nie był już w stanie odbudowywać na bieżąco zaufania do rządu po tym, jak krytykowano go, iż zbyt opieszale, zbyt powoli reagował na sytuację pandemiczną, między innymi mając nadzieję, że jednak uda się odbyć olimpiadę w Tokio zgodnie z planem w tym roku. Wiadomo, że musiał na wiosnę ją przełożyć, więc tym wyzwaniem będzie także organizacja olimpiady w przyszłym roku. Jest więcej znaków zapytania niż pewników, dlatego że sytuacja pandemiczna na razie się nasila i na wiosnę będzie wiadomo, na ile ona przygasa się, na ile będzie możliwe znalezienie szczepionki, ile krajów tę szczepionkę będzie mogło pozyskać i skutecznie użyć. Premier Suga w swoim exposé w parlamencie, pierwszym exposé, podkreślił, że szczepionka będzie darmowa dla wszystkich Japończyków, będzie, jak tylko będzie dostępna, będzie udostępniona, zaczynając od osób najstarszych. Jeśli chodzi o odbudowanie zaufania do rządu, premier Abe miał kłopoty od 2017 roku z pewnymi skandalami dotyczącymi nadużywania władzy. Może już nie będę o nich wspominał, bo nie ma na to czasu. Natomiast między innymi dlatego zrezygnował z funkcji w sposób dosyć zaskakujący w sierpniu, aby umożliwić swojemu następcy odbudowanie zaufania do rządu i prawdopodobnie miał nadzieję, że premier, nowy już premier, szybko rozwiąże parlament, umożliwiając tym samym PLD, Partii Liberalno-Demokratycznej, uzyskanie dobrego wyniku wyborczego i kontynuowanie wprowadzania reform, które Abe zapoczątkował. No, Suga nie mógł parlamentu rozwiązać z kilku względów tuż po objęciu urzędu, między innymi dlatego, że pandemia zaczęła się nasilać ponownie, ale też dlatego, że sam miał problemy ze swoją decyzją, która nie została zrozumiana przez
większość społeczeństwa. Mianowicie tuż po zostaniu premierem zdecydował, że odrzuci 6 rekomendacji na nominację do Japońskiej Rady Naukowej. To jest taki odpowiednik Japońskiej Państwowej Akademii Nauk. I zasadniczo, o ile premier teoretycznie nominuje członków owej rady, to dotychczas nigdy nie odrzucane były rekomendacje środowiska naukowców. Suga jako pierwszy odrzucił tę niepisaną zasadę i nie tłumacząc nawet dlaczego, zdecydował się nie mianować 6 naukowców z około 100, co spotkało się z krytyką ze strony partii opozycyjnej, ze strony dużej części opinii publicznej, ze strony mediów, z krytyką też uzasadnioną pod tym względem, że Suga był jednym z twórców obok Abe systemu nominowania wysokich rangą biurokratów zarządów Abe, politycznej kontroli także nad biurokratami i te skandale, które trapiły rząd premiera Abe pod koniec jego istnienia, miały także związek z tym, że biurokraci, wiedząc, że rząd, że premier i sekretarz gabinetu, którym wówczas był Suga, kontrolują ich karierę biurokratyczną, stali się bardziej skłonni, aby tuszować pewne sprawy, pewne afery, pewne skandale, w które uwikłany był premier i jego najbliższe otoczenie. Więc ten wpływ najwyższych w państwie osób na nominowanie różnych urzędów jest powszechnie krytykowany przez media jako pewnego rodzaju nadużycia, a przynajmniej naruszenie dobrego obyczaju i proces centralizacji władzy, który jest niebezpieczny dla demokracji. Suga nie potrafił w sposób wiarygodny wytłumaczyć, czemu akurat tych 6 naukowców odrzucił. Prawdopodobnie dlatego, że w przeszłości jego krytykowali, czy krytykowali rząd Abe, więc uznał, że nie będzie chciał, aby znaleźli się w Japońskiej Radzie Naukowej. Wyzwaniem dla Sugi osobiście będą przyszłoroczne wybory na szefa partii, dlatego że Suga we wrześniu wygrał wybory na lidera PLD, ale tylko na resztę kadencji byłego premiera Abe, po jego nagłym podaniu się do dymisji. Takie są zasady, więc regularnie 3-letnia kadencja, no już zakończona nagle, ale premiera Abe minie we wrześniu przyszłego roku i do tego czasu niemal na pewno będą musiały odbyć się także wybory parlamentarne, gdyż miały one miejsce ostatnio na jesieni 2017 roku, więc 4-letnia kadencja parlamentu Izby Reprezentantów mija. I właściwie w każdej chwili parlament może zostać rozwiązany. W Japonii średnio parlament 3 lata jest od wyborów do wyborów i ten czas już mija. Więc przy najbliższej stosownej okazji Suga prawdopodobnie rozwiąże parlament, a będzie musiał stawić czoło wyzwaniu zjednoczonej opozycji. Dwie główne partie opozycyjne niedawno połączyły się, znowu tworząc partię opozycyjną, która ma ponad 100 posłów i chce rzucić wyzwanie rządzącej partii liberalno-demokratycznej, co jednak będzie bardzo, bardzo trudne. Jeśli chodzi o proces decyzyjny, ze względu na to, że Suga był jednym z autorów poprzedniego procesu decyzyjnego zarządów AB, tutaj widać dużą kontynuację. Wspomniałem już o tym wpływie rządu, wpływie premiera na nominowanie wysokich rangów biurokratów, chęć centralizacji władzy wokół premiera i jego najbliższego otoczenia. To, że jest to kontynuacja, tak, już kończę, widać po tym, że pozostawiono na stanowisko wicepremiera Aso Taro, pozostawiono wicesekretarza gabinetu do spraw administracyjnych Sugite Kazuhiro. Tak więc, jeśli chodzi o problemy wewnętrzne, które tylko tutaj zasygnalizuję pokrótce, i które zasygnalizował Suga w swoim exposé, jest to reforma rolnictwa, jest to digitalizacja, tak istotna z punktu widzenia obecnej pandemii, walka z problemem starzejącego się społeczeństwa, między innymi poprzez badania nad płodnością,
ożywienie gospodarcze prowincji, odbudowa więzi społecznych, to wszystko jest to, na co premier Suga zwrócił uwagę w swoim exposé, pierwszym exposé w parlamencie, a także no, już ambitny cel zerowych emisji gazów cieplarnianych do 2050 roku. To jest jeden z niewielu konkretów sformułowanych przez Sugę na początku jego rządu. Serdecznie dziękuję za odpowiedź na moje pytanie. Czy jakieś pytania Państwo macie do profesora Żakowskiego? Tak, tylko proszę mikrofon włączyć. Tak, włączam mikrofon. Ja tak się zastanawiam, czy to nie jest tak troszeczkę taki rząd na przeczekanie, to znaczy chyba tutaj profesor Żakowski na to zwrócił uwagę też w swoim tym wystąpieniu, ale no bo aby był bardzo charyzmatycznym premierem, silnym takim premierem nagle no, premierem zostaje osoba bardzo z nim blisko związana. Mi się takie nasz trochę z Watykanem mi się od razu jakieś nasuwają konotacje, że jest to taki rząd na przeczekanie. Zobaczymy, co będzie dalej. Po silnym premierze, charyzmatycznym, osoba, która jest z nim związana, która w jakimś sensie gwarantuje kontynuację, czy może to właśnie taki zabieg taktyczny nawet w jakimś czy na ile obecny premier będzie w stanie faktycznie stworzyć silną koalicję i utrzymać tą władzę, czy po prostu ktoś już jest tam z tyłu szykowany do objęcia funkcji. To trochę wróżenie z fusów, ale mając świadomość wiedzy, kolegi może nam uchyli rąbka tajemnicy. Dziękuję. Ja też o to samo chciałem Cię zapytać, czy po prostu do końca pandemii dotrwa? Dziękuję za to pytanie. Plany ma dosyć dalekosiężne. Żadnych nie podejmuje się, aby czynić. Ja jestem sceptycznie nastawiony co do stwierdzenia, że Abe był charyzmatycznym premierem. Na pewno był bardzo efektywnym i bardzo silnym premierem, ale niekoniecznie charyzmatycznym. Otaczał się właściwymi ludźmi za to, między innymi takim człowiekiem był Suga, który był świetną osobą na stanowisku sekretarza gabinetu, takiej szarej eminencji, która stała za premierem i wszystko koordynowała. Natomiast teraz rzeczywiście Suga będzie poddany egzaminowi, na ile on się nadaje jako na premiera, czyli już na ile się nadaje nie na to, aby stać w cieniu i pociągać troszkę za sznurki za silnego premiera, ale samemu mieć no, dobry PR na swoją korzyść, bo będąc sekretarzem gabinetu nie potrzebował tego PR-u. Teraz musi także prowadzić umiejętną politykę medialną, aby potrafił to robić, mimo że no, troszkę aby był taką osobą, którą nazywano ciepłymi kluchami, ale na pewno był silnym premierem, choć nie był tak charyzmatyczny jak Koizumi czy Nakasone. Więc rzeczywiście jest to bardzo ciekawe pytanie. Być może odpowiedź na nie będziemy znali w przyszłym roku, jak będą się zbliżać wybory parlamentarne. Jeżeli PLD wygra te wybory zdecydowanie, równie zdecydowanie jak wygrała w poprzednich latach kilka wyborów do Izby Reprezentantów, wówczas Suga będzie na pewno wybrany znowu na stanowisko szefa partii we wrześniu przyszłego roku. Jeżeli się nie sprawdzi, jeżeli PLD, no, że przegra, to aż trudno uwierzyć, ale jeżeli wynik będzie znacznie poniżej oczekiwań, wówczas można się spodziewać, że w partii będzie narastał ruch sprzeciwu wobec Sugi, aby go wymienić na bardziej charyzmatycznego właśnie, na bardziej miłego dla mediów. No oczywiście tym testem będzie też pandemia, na ile premier sobie z nią poradzi. To jest chyba problem, który nurtuje wiele rządów obecnie na świecie. Więc Suga zaczął bardzo dobrze. Zaczął od sondaży opinii na poziomach, no, może nie rekordowych, ale tak drugie, trzecie miejsce w historii w ogóle obejmowania urzędów przez premierów, w okolicach 70% nawet procent poparcia dla gabinetu, ale już drugi sondaż, druga seria sondaży przez różne gazety, przez różne ośrodki badań opinii publicznej wskazuje, że nagle to poparcie tąpnęło o 7-8 punktów, więc być może Suga powieli pewien trend charakterystyczny dla wielu premierów z przeszłości, czyli
najpierw wysoki entuzjazm i wysokie wskaźniki poparcia, a po chwili z miesiąca na miesiąc o kilka punktów to poparcie będzie gasło i wtedy Suga będzie do wymiany w przyszłym roku. Wtedy okaże się takim jednorazowym premierem właśnie na przeczekanie. Serdecznie dziękuję za odpowiedź i przejdźmy do spraw społecznych. Przed jakimi problemami stoi dziś społeczeństwo Japonii? I odpowiedź na to pytanie proszę doktora Krzysztofa Karolczaka. Mikrofon masz już włączony? Dzień dobry Państwu jeszcze raz. Tak, dzień dobry Państwu jeszcze raz. Jestem zobowiązany za zaproszenie do tego panelu. Nie ukrywam, że wracam do spraw japońskich z jednej strony z wielką przyjemnością, z drugiej strony po wielu latach nieobecności. Bo trochę zmieniłem, czy też wróciłem do innych zainteresowań, ale postawiłem sobie dwa pytania, przygotowując się do tego dzisiejszego panelu. Jedno pozwoliłem sobie tak sformułować. Jak to społeczeństwo ma się odnaleźć w sytuacji pandemii koronawirusa COVID-19? Jak przygotować się do sytuacji po? To zaraz rozwinę oczywiście. Postaram się trochę o tym powiedzieć. Drugie pytanie brzmiało w ten sposób. Co przyniesie polityka nowego premiera Suga, kontynuacja czy zmiana? Moi przedmówcy chyba wyczerpali temat, przynajmniej pan profesor Żakowski sporo na ten temat powiedział, na temat polityki wewnętrznej. Ja ze swojej strony uzupełniłem to swoje pytanie, proszę bez obrazy to traktować, ale takim pytaniem, to nie jest akurat do państwa profesorstwa, ale czyli czy wujek Reiwa, tak nazywany jest Reiwa Ojisan, premier Suga, jest dobrym następcą, czy będzie dobrym następcą księcia, bo tak nazywany był premier Abe. Znalazłem taką wypowiedź jednej z pani profesor Uniwersytetu Waseda w Tokio, która właśnie powątpiewa w to, czy rezygnacja z premierostwa premiera Abe nastąpiła w dobrym momencie. Co prawda on oczywiście tą swoją rezygnację tłumaczył problemami zdrowotnymi, zresztą nie po raz pierwszy o nich mówił, ale ponieważ problemy, przed jakimi staje Japonia, czyli właśnie walka z pandemią, w związku z tym również problemy gospodarcze, napięte stosunki bezpieczeństwa z sąsiadami, no stawiają pod znakiem zapytania, czy w dobrym momencie premier Abe odchodził. Być może nie miał innego wyjścia. Wracając natomiast do tego pierwszego pytania przez siebie postawionego, czyli jak Japonia, czy też Japończycy raczej mają odnaleźć się w sytuacji pandemii, to woli przypomnienia. Pierwszy przypadek chorego na COVID-19 został odnotowany w Japonii 16 stycznia tego roku, czyli dwa miesiące mniej więcej po tym, jak pierwszy taki przypadek został odnotowany w Chinach. Nie było masowego takiej fali jakichś zachorowań w Japonii. To były pojedyncze przypadki, ale już na początku pojawienia się tego wirusa, żeby stworzyć jakąś politykę przeciwdziałania potencjalnemu pojawieniu się epidemii, rząd wtedy już rozpoczął pewne działania, bo od 5 dni po tym pierwszym zanotowaniu przypadku rząd, właśnie premier Abe, podjął pewne kroki, gdyby w celu tego, żeby
zagwarantować bezpieczeństwo obywatelom, gdyby ten wirus się pojawił na terytorium Japonii. On się oczywiście zaczął pojawiać coraz częściej i objęła w gruncie rzeczy bardzo szybko, stosunkowo szybko, całe terytorium Japonii. 22 marca przekroczyła liczba przypadków 10 tysięcy. Oczywiście to wtedy nawet państwa europejskie już borykały się z o wiele większymi problemami, ale jednak władze Japonii wtedy też uważały, że należy przedsięwziąć jakieś konkretne kroki ku temu, żeby zacząć realną walkę z tą ową pandemią. I to się stało. Stworzony został program działań rządu związanych z pojawieniem się zagrożenia epidemicznego. Przewidziano określone środki finansowe na walkę. Wtedy to było 117 miliardów jenów. Miały polegać między innymi na zwiększeniu ilości badań, rozszerzenie opieki medycznej nad pacjentami z poważnymi objawami, badaniami nad poszukiwaniu szczepionki, lekarstw. Zaczęto też przewidywać wzmożenie czy zwiększenie wspierania gospodarki, biznesu, dużego, małego, polegające między innymi na nieoprocentowanych pożyczkach, lepszych ich warunkach, odroczeniu płatności podatków krajowych, składek na ubezpieczenia społeczne. Zaproponowano również wówczas wypłatę jednorazową w wysokości 100 tysięcy jenów dla wszystkich mieszkańców Japonii. To były ogromne środki. Jednak epidemia była ciągle rozszerzała pierwsza i w rezultacie rząd stanął przed bardzo trudną decyzją wprowadzenia stanu wyjątkowego na terytorium najpierw kilku prefektur, potem rozszerzenia go na cały kraj. I rzeczywiście od 7 kwietnia najpierw dla Tokio i 6 prefektur, później od 16 kwietnia w całym kraju taki stan wyjątkowy był wprowadzony, przy czym rząd dlatego się wahał przed wprowadzeniem takiego drastycznego środka, jakim jest stan wyjątkowy, ponieważ zdawał sobie sprawę z tego, że w przeszłości takie rygory były wprowadzane przez rządy przedwojenne głównie i ta ciągle jakaś trauma tamtych lat powodowała, że to był bardzo poważny, rząd stanął przed bardzo poważnym dylematem, czy decydować się na to. Zdecydowano się rzeczywiście, ale ten stan wyjątkowy w Japonii wygląda zupełnie inaczej niż chociażby dzisiaj stan wyjątkowy w krajach Europy Zachodniej. Tam nie ma, tam nie było godziny policyjnej, tam wszystkie te żądania, na przykład zamykania lokali gastronomicznych, nie były obarczone żadną odpowiedzialnością karną czy finansową. I gdyby właściciel takiego przedsiębiorstwa czy gastronomicznego nie poddał się rygorom stanu wyjątkowego, bo to była raczej prośba ze strony rządu, żeby właśnie w ten sposób się zachowywać. W końcu razie stan wyjątkowy został zniesiony na terytorium całej Japonii 25 maja, bo rzeczywiście zauważalny był spadek liczby zachorowań na COVID-19. Przy czym dzisiaj znowuż niestety
liczba tych zachorowań zwiększa się. Nowa, stara pani gubernator Tokio, pani Koike, co i raz ogłasza czerwony alert dla Tokio, bo tam rzeczywiście ta liczba się zwiększa, aczkolwiek po wprowadzeniu obostrzeń znowuż maleje. 29 października, czyli kilka dni temu, to był czarny czwartek, jeżeli chodzi o pandemię w Japonii, bo liczba zachorowań przekroczyła 100 tysięcy. Dziękuję ci, Marcin. I jednak w porównaniu z innymi krajami czy społecznościami tymi wysoko rozwiniętymi, ta liczba w jakiś sposób nie szokuje. I w związku z tym pojawia się takie pytanie, dlaczego przebieg pandemii w Japonii miał w odróżnieniu od innych państw stosunkowo łagodny, ma stosunkowo łagodny przebieg. I zajęto się próbą odpowiedzi na to pytanie jeszcze w czasie tej pierwszej fali, czyli z lutego, marca. I badacze doszli do takich, czy postawili takie hipotezy. Japończycy byli narażeni na łagodniejszą wersję SARS-CoV-2, która dawała odporność przed rozprzestrzenianiem się bardziej zjadliwego szczepu. Japończycy mają zmniejszoną wrażliwość z powodu ekspresji. To nie znam się, to są jakieś lekarskie sformułowania, ale receptora AC2. Japończycy mają wyraźnie większą odporność immunologiczną na COVID-2. Szczepionka przeciwko gruźlicy była stosowana w Japonii też masową, na masową skalę, co gwarantuje czy zabezpiecza potencjalnie przed zachorowaniem na COVID. Natomiast w tych potencjalnych przyczynach leżą nawet również specyficzne odmienności genetyczne Japończyków, ale również i kulturowe, o których pisaliśmy przecież nie raz. Tutaj również i moi biorący ze mną razem współpaneliści, że kultura japońska ze swojej natury sprzyja zalecenemu w sytuacji pandemii zachowaniu dystansu społecznego. Użycie maski na twarzy zapobiega rozprzestrzenianiu się wirusa. Nie podawanie chociażby sobie ręki na powitanie, tylko właśnie witanie się czy żegnanie przez ukłon też powoduje właśnie to, że tamten wirus się tak szybko nie rozprzestrzenia w innych społecznościach. Tyle. Dziękuję bardzo. Czekam na jakieś ewentualne uwagi czy pytania. Ja mam nie tyle pytań. Proszę, proszę. Jeśli mogę zapytać, przede wszystkim dziękuję bardzo panu doktorowi za interesujące wystąpienie i wymienienie też najważniejszych wyzwań społecznych, które stoją przed Japonią. O wyzwaniach? Mam pytanie o problem nękania w szkołach i związaną z tym dużą liczbę samobójstw wśród młodzieży. Wiemy, że to jest taki skrywany problem, często wstydliwy, jak to się mówi, dla Japończyków. Podobnież po wprowadzeniu nowej ustawy w 2013 roku liczba samobójstw uległa zmniejszeniu, ale czy coś się robi, jeżeli chodzi o zapobieganie również takiej sytuacji? Czy coś można by na ten temat skomentować, panie doktorze? Krzysztof, jeszcze pytanie od profesora Ziętek i może od razu byś połączył jakoś. Proszę panią profesor, pytanie. Dobrze, ja tak się zastanawiam, bo to było bardzo ciekawe spostrzeżenia na temat sytuacji pandemicznej w Japonii. Tutaj sobie tak zaczęłam patrzeć, jak faktycznie te liczby w Japonii
wyglądały. Faktycznie wtedy, kiedy premier Abe podawał się do dymisji, to był taki pik, tak? To po prostu wyskoczyło w górę nagle bardzo gwałtownie, dynamicznie, po czym zaczęło faktycznie spadać i się tak stabilizować. Ale do czego zmierzam? Bo mam wrażenie, że Japonia mi się wydaje, że, no bo tutaj mówimy, że to jest jednak problem, ta pandemia jest pewnym problemem, o tym mówił też Karol Żakowski, tak? Że jest to problem, główny problem i wyzwanie, które stoi przed nowym premierem, ponieważ mamy dwa przykłady państw azjatyckich, które wyszły tutaj no, z takim, no chyba lepiej się prezentują na tym tle niż Japonia, mam na myśli Koreę Południową albo chociażby Tajwan. Te wyniki w tych państwach są no, dużo, dużo lepsze niż w przypadku Japonii. Prawda? Być może jest to również związane, ta sytuacja w Japonii, być może jest związana, a może nawet na pewno, nie zajmowałam się tym nigdy, ale wydaje mi się, że jest to przekleństwo związane z jak gdyby z po pierwsze demograficzne, czyli populacja, która jest ulokowana w dużych aglomeracjach miejskich, gdzie jest dosyć zagęszczenie, czyli utrzymywanie tego dystansu, o którym pan mówił, jest oczywiście no, dosyć trudne z takich względów zupełnie obiektywnych, ale no, ten sukces Japonii nie wygląda chyba tak dobrze w porównaniu do chociażby Korei Południowej czy Tajwanu, które stały się pewnymi modelowymi rozwiązaniami, tak mi się wydaje. Dziękuję. Raczej komentarz był niż pytanie. Jakbyś mógł, Krzysztof, tak króciutko odpowiedzieć. Dobrze. To pani profesor Ziętek. Tak, no zgadzam się, że Tajwan czy Korea Południowa lepiej sobie poradziły. Są tymi przykładami dla całego świata, jak sobie poradzić z wirusem, tylko trzeba pamiętać właśnie o tym, jakimi metodami to osiągnięto. W Japonii stan wyjątkowy został wprowadzony, ale można powiedzieć bez konsekwencji. A wydaje mi się, że zarówno w Korei Południowej, jak i na Tajwanie, to tam rygory tego stanu, tego stanu nadzwyczajnego, to były nie tylko wymagane, ale przestrzegane, ale właśnie obłożone dużymi rygorami ze strony państwa. I państwo egzekwowało przestrzeganie postanowień stanu wyjątkowego. Pani profesor Jolanta Modowska-Bronowska zadała mi pytanie, na które ja niestety nie jestem w stanie odpowiedzieć, bo nie spotkałem się, przygotowując do dzisiejszego naszego panelu, żadnych na ten temat informacji. Natomiast o szkole mogę powiedzieć tyle. Szkoły zostały zamknięte. Nie było nauczania. Nauczanie odbywało się w sposób zdalny, tak jak w Polsce, czy w tej chwili w Polsce znowu. Przy czym, jeżeli chodzi o szkoły, to o czymś innym, nie o tym jakimś nękaniu uczniów, ale większym problemem się okazało to, że po zamknięciu szkół w Japonii coraz więcej nastolatków szuka porady na temat ciąży. Że o 70% w marcu chociażby podwoiła się, podwoiła się liczba zapytań w marcu o właśnie kwestie związane z niechcianą ciążą, a 70% w tych nowych zapytaniach pochodziło od nastoletnich uczniów, gimnazjów czy też liceów. Tam oczywiście nomenklatura jest w Japonii, ale czyli myślę, że chodziło o uczniów tych 15-18-letnich i taką informację na temat szkół znalazłem. Natomiast jeszcze jednym bardzo ważnym problemem dla Japonii czy społeczeństwa japońskiego to jest to, że kampania Zostań w domu zaczęła budzić ogromne obawy związane z wzrostem spożycia alkoholu czy zagrożeniem alkoholizmu, ponieważ ludzie przechodzący na to zdalne właśnie nauczanie czy też pracę w domu, tak jak
potem w ankietach wypowiadali się, o ile wieczorami udawało się, to zgodnie ze zwyczajem japońskim, na właśnie w gronie kolegów kolacje, ponieważ lokale były pozamykane, to zaczynali pić ten alkohol już w godzinach pracy, teoretycznie pracy, co zwiększało to zagrożenie, czy zwiększenie właśnie alkoholizmu. Jestem ciekaw, jak to w Polsce wygląda. Dziękuję bardzo za pytanie i za odpowiedź na pytanie. No dla mnie to jest dosyć interesująca ta kwestia, która mi tak pachnie tą teorią Nihonjin-ron, że my jesteśmy inni, mamy inny układ odpornościowy i tak dalej, i tak dalej. Że Japończycy znowu w ten sam ton uderzają. Tak, panie profesorze, to chyba, żeśmy się tym tematem zajmowali, no pisaliśmy na ten temat, prawda, w zasadzie o Nihonjin też, ale to ta dusza Yamato tutaj by się pojawiła pewnie tak w dalszej naszej dyskusji, na którą w tej chwili nie mamy czasu. No właśnie, ja pamiętam, ale to już zmieniając temat, o tych ciążach, o których mówiłeś, że tutaj albo się nabijano, albo były takie legendy miejskie, że po juwenaliach w Toruniu nagle dużo studentek w ciąży było. Nie wiem, czy to prawda. W każdym razie... Ty nic nie wiesz. Interesującą sprawą... Nie wiem, nie znam się, zarobiony jestem, jak to było w filmie, ale poważnie. Poważnie. To jest dosyć interesująca sprawa tego, co się dzieje w kontekście chociażby szalejącej epidemii i różnych zagrożeń, które funkcjonują w Japonii, które mogliśmy obserwować chociażby przy katastrofie w Fukushimie, czy wcześniej przy tsunami chociażby, które niedaleko Sendai wybuchło. I interesujące jest, jak Japończycy reagują o tym, jak reagują i starają się podchodzić do rozwiązywania tych no palących problemów społecznych. I odpowiedź proszę panią profesor Jolantę Młodawską-Bronowską. Jeszcze raz dzień dobry, witam wszystkich. Dziękuję serdecznie za zaproszenie do tego panelu. I od razu powiem, że tak się trochę czuję niezręcznie, ale wyzwanie podjęłam, albowiem jestem ekonomistką. Natomiast sprawy zachowań, sprawy etyki są mi o tyle, dla mnie o tyle ciekawe i o tyle bliskie, że jest to również sfera stosunków społecznych, tak? Ilekroć piszę, studiuję na temat stosunków ekonomicznych w Japonii, zastanawiam się również, jakie jest podłoże kulturowe, chociaż nie sądzę, że odgrywa ono zasadniczą rolę. Dostałam zadanie przygotowania tematu, który brzmi systemy etyczne w Japonii. I od razu powiem, że raczej chciałabym mówić o tradycjach etycznych, albo lepiej o etyce w Japonii. To pojęcie systemy etyczne w Japonii jak gdyby podpowiada, że będziemy mówić o czystych, klasycznych systemach. Wszyscy wiemy, że w Japonii czegoś takiego nie ma. Tutaj nakładają się różne nurty filozoficzno-religijne, poczynając od rodzimego Shinto, poprzez napływowy buddyzm, buddyzm Zen, który głównie rozwijał się w Japonii i może być traktowany jako to takie wyznanie macierzyste. Zasadniczą rolę w postawach etycznych i to zarówno w sytuacjach szczególnych, w sytuacjach krytycznych, takie jak Fukushima, czy powiedzmy teraz kryzys związany z epidemią COVID-u. Myślę, że dużą rolę odgrywają tutaj poglądy zawarte w światopoglądzie konfucjańskim, w tym nurcie filozoficzno-religijnym, a zwłaszcza
neokonfucjanizmie, który miał szczególne znaczenie w Japonii w wieku, powiedzmy, XIV, stał się dominującą ideologią wojowników samurajów. Ponieważ to wystąpienie ma być krótkie, więc ja podzieliłam je na dwie części. Pierwsze to jest przegląd podstawowych nurtów, a druga część dotyczy norm życia społecznego, z którymi w Japonii się spotykamy, które nazywamy i nazywają je również Japończycy. Tutaj się oparłam głównie na poglądach Takao Doi, psychoanalityka japońskiego, który sygnalizował, że aby poznać tę duszę Japonii, prawda, koniecznie badacze powinni zająć się następującymi pojęciami. Honne i tatemae, uchi i soto, ura, omote i ura oraz amae. Te wszystkie koncepcje, te wszystkie normy inaczej wynikają z realizacji podświadomej, tak, koncepcji filozoficzno-religijnych i chociaż Japończycy są narodem areligijnym w naszym tego słowa znaczeniu, to myślę, że obcowanie z rytuałami, obcowanie z obrzędami, a także wychowanie w pewnej obyczajowości, no w jakiś sposób jednak kształtuje mentalność japońską. Nie chciałabym się posługiwać stereotypami, bo sama ich nie lubię i wielokrotnie mnie denerwują, ale myślę, że w wielu tych opiniach, że jest Japończycy odróżniają się w jakiś sposób od reszty świata, trochę prawdy jest. Tak jak powiedziałam, powszechnie znaną opinią, przynajmniej w pewnych kręgach, jest zasadniczy wpływ idei neokonfucjańskich na obyczajowość, na stosunki pomiędzy biurokracją a obywatelem, taka miękka forma w tej chwili we współczesnej Japonii. Taki wpływ obserwujemy przede wszystkim, moim zdaniem, w ciągłym przestrzeganiu zasady harmonii, zgody społecznej, słynnego, którego nikt nie wie, o co chodzi, ale nie można go naruszać. Jest to status quo i jeżeli działania będą zbyt silne, naruszą istniejący porządek społeczny, hierarchię grup, stratyfikację społeczną, no może zdarzyć się, że taki porządek runie i nie wiadomo, co wówczas pozostanie. Także oprócz tego faktu wpływów idei konfucjańskich, chciałam również podkreślić, że to jest nie tylko to. Bardzo duże znaczenie mają wpływy rodzimej religii Shinto, która objawia się chociażby współcześnie w poszanowaniu dla ekologii, bo Shinto, ten rodzimy zbiór luźnych wierzeń z całym bóstw, na którego czele stoi bogini Amaterasu i od której wywodzi się dynastia cesarska, jedyna taka w świecie, która kontynuowana jest w jednej linii. Aktualnie 126 cesarz w prostej linii Naruhito. Oczywiście mówiąc o Shinto, oprócz tego aspektu ekologicznego,
nie można zapominać o historycznym zjawisku, jakim był kult państwowy Shinto i o jego roli w okresie epoki Meiji 1868-1912, a także w czasie II wojny światowej. Także często zapomina się również o tych elementach poza samym konfucjanizmem. Drugą taką religią jest buddyzm Zen, który swego czasu opanował kodeks Bushido i zaszczepił takie pojęcia do tego kodeksu, jak lojalność, bezwzględne posłuszeństwo wobec władcy. Potem zostało uzupełnione to poprzez neokonfucjańskie idee honoru, całkowitego posłuszeństwa. Więc buddyzm Zen odegrał bardzo dużą rolę w ukształtowaniu, w umocnieniu systemu feudalnego w Japonii. Tu ciekawostka, że aktualnie jest on najbardziej znany spośród wszystkich odłamów buddyzmu na świecie. W Japonii tylko kilka procent osób, populacji jest wyznawcami tej religii. I wreszcie chciałabym powiedzieć parę słów o idei neokonfucjańskiej, która przede wszystkim spina gospodarkę, spina społeczeństwo zasadą rytuału, zasadą hierarchizacji grup i tej słynnej już zgody harmonii społecznej. Właśnie w sytuacji covidowej można powiedzieć, że nakaz nie przeszkadzaj innym, nie rób innym kłopotu, moim zdaniem stał się główną przyczyną, że te wielokrotnie zmieniane postanowienia rządu nie doprowadziły do jeszcze gorszej sytuacji. BBC wprawdzie napisało, że rząd prosił, obywatele posłuchali, ale wydaje mi się, że tutaj te idee niesprawiania kłopotu sobie i innym odegrały zasadniczą rolę, jeśli chodzi o obecną sytuację. No, drugi tutaj wspomniany moment Fukushima to znowu też problem troszkę inny, albowiem zahacza o odpowiedzialność. Tam poprzez, jak wiemy, długi czas ukrywano, że kontrole odbywały się nie do końca zgodnie z tym, jak to powinno wyglądać. Były już przypadki wcześniejsze, które mogły informować o tym, że najgorsze może się stać, a jednak nic nie zostało zrobione. Problem odpowiedzialności to jest taki, że jest to w dalszym ciągu w Japonii odpowiedzialność moim zdaniem grupowa. My jesteśmy w krajach zachodnich przyzwyczajeni bardziej do rozliczania konkretnych osób, konkretnych jednostek, które są odpowiedzialne za to, co się dzieje. W Japonii tego nie ma i też sądzę, że jeszcze daleka droga przed społeczeństwem do przemyślenia i być może do pewnych zmian. To może na razie tyle, bo to jest ogromny temat, więc jeśli będę mogła coś uzupełnić, to bardzo proszę. Serdecznie dziękuję za odpowiedź. Czy jakieś pytania Państwo macie do Pani Profesor? Jeżeli nie ma pytań, to serdecznie dziękuję i przejdźmy do Pani Mirosławy Cyrkowskiej-Nowak, bo czas już zasadniczo nam niemiłosiernie mija. I Pani doktor
miała nam powiedzieć, przybliżyć też kwestię pewnych idei w Japonii, a dotyczącą relacji między człowiekiem a zwierzęciem. Proszę bardzo, panią doktor, o odpowiedź. Nie wiem, czy pani się włączyła w czasie, kiedy o zasadach mówiłem, że ja machnę ręką, jak będzie czas mijał, dobrze? Tak, słyszałam. Dobrze, dziękuję serdecznie. Proszę państwa, ja, no właśnie, temat też duży. Nie chciałabym tego tematu spłycić. Być może zagadnienie tej relacji zwierzę-człowiek wydaje się trywialne, natomiast moim zdaniem jest to zjawisko, które od kilku dekad zaczyna odgrywać ważną rolę w życiu społecznym w Japonii. Ono też nasila się w tej chwili w Japonii i wydaje się, że za zachowaniami Japończyków stoją współczesne przemiany życia japońskiego. To, co generalnie dzieje się w tym kraju między ludźmi, to, co dzieje się w życiu wielkich miast, Japonia zaczyna być, to znaczy tak, zaczyna być samotna, ale ta samotność zaczyna przybierać trochę inny charakter niż, myślę, historycznie przybierała. W każdym razie, proszę państwa, ja chciałabym powiedzieć tylko jedno. W Japonii od kilku dekad jest bardzo dużo zwierząt, zwierząt towarzyszących, tak zwanych zwierząt nieludzkich, bo tak je dzisiaj tak w teorii nazywamy. I te zwierzęta zamieszkują w gospodarstwach domowych Japończyków. W 2018 roku zrobiono takie właśnie policzenie zwierząt i proszę państwa, było wtedy w Japonii 8 milionów 903 tysiące psów i 9 milionów prawie 700 tysięcy kotów. Te zwierzęta zamieszkują w gospodarstwach domowych niekoniecznie indywidualnie. Czasami w jednym gospodarstwie zamieszkuje kilkoro czy nawet kilkanaścioro zwierząt. Historia Japonii i zwierząt to jakby ogromne pole do badań, począwszy od właśnie tego, jakie zwierzęta dzikie w Japonii mieszkały, jak Japończycy z nimi współistnieli, jakie zwierzęta odławiali. Mamy też, możemy powiedzieć o Japonii, że jest terytorium, fantastycznym laboratorium, ponieważ mamy dużo gatunków endemicznych na wyspach. Natomiast ja ten temat jakby chcę pominąć, mimo że jest taki fascynujący, natomiast tylko odnieść się do tego, co dzieje się między człowiekiem a zwierzęciem. Proszę państwa, tę relację człowiek-zwierzę oczywiście regulują w życiu społecznym te same doktryny filozoficzno-religijne, o których wspominała pani profesor Modawska, bowiem zarówno konfucjanizm, sintoizm, jak i buddyzm odnoszą się do zwierzęcia. W konfucjanizmie mamy silnie zaznaczające się poglądy na temat dążenia do życia w harmonii z naturą. W związku z tym zwierzęta w myśleniu tym konfucjańskim są częścią natury, ale tu od razu powiem, poddane są woli człowieka. One są elementem pewnej hierarchizacji społecznej. W sintoizmie natomiast jest wielki, ogromny szacunek dla natury, dla zjawisk natury, w tym również zwierząt. Uważa się, że w drzewach, roślinach, zwierzętach zamieszkują bóstwa, stąd no, one są utożsamiane często z duchami przodków. Stąd ten jakby temat takiego ogromnego szacunku i dystansu do zwierząt tutaj bardzo mocno jest też zaakcentowany. Z kolei w buddyzmie mamy do czynienia oczywiście z takim, w pewnych przynajmniej ujęciach i w pewnych dziełach, z takim zrównaniem człowieka i zwierzęcia, ponieważ uważa się, że w pewnych okolicznościach zwierzę może osiągać stan oświecenia i w tym momencie uznaje się, że zwierzę jest jedną ze ścieżek egzystencji. Stąd, proszę państwa, filozoficznie, doktrynalnie możemy powiedzieć, że Japończycy charakteryzują się taką dużą troską, dużym poszanowaniem godności zwierzęcia. Ja teraz pozwolę sobie powiedzieć, że stosunek do zwierząt, tych najbliżej będących człowiekowi, ewoluował. I tylko przytoczę jeden taki przykład ewolucji tego stosunku, mianowicie
zjadanie mięsa w Japonii. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że to historycznie się ogromnie zmieniało, bowiem w okresie starożytnym tak naprawdę zjadano tylko i wyłącznie dzikie zwierzęta i zaczęto wówczas hodować bydło. Na pewno też uprawiano pasterstwo dzików, bo to zachowało się tak w wielu pracach artystycznych. Składano też ofiary bogom z wołów, z ptactwa. Natomiast zdecydowanie powstrzymywano się od jedzenia mięsa. Były też takie okresy żałobne po śmierci osób bliskich, kiedy absolutnie nikt nie jadł mięsa. Od połowy VI wieku naszej ery, kiedy no oczywiście na Wyspach Japońskich pojawia się buddyzm i myślenie o reinkarnacji, zaczyna się myśleć o tym, że zwierzę, które jest gdzieś w pobliżu mnie, może być tak reinkarnacją ojca, dziadka, tak, jakiejś bliskiej osoby. Stąd pojawia się cesarski zapis o zakazie tak, zabijania zwierząt i jedzenia mięsa. I ten zakaz nie obejmuje oczywiście dzikich zwierząt. Następnie w VI-VII wiek mamy ogromne upowszechnienie picia mleka i zjadania różnych produktów, które z mleka wytwarzano. W VII wieku ponawia się zakaz zabijania zwierząt, jedzenia mięsa. VIII do XII wieku to intensywny rozwój hodowli, ale jednocześnie karanie jedzących mięso różnego rodzaju postami. Tam wyznaczano dokładnie ilość dni poszczenia. Proszę Państwa, kiedy pojawili się na Wyspach Japońskich misjonarze, oni oczywiście tak z krajów, z których przybywali z Europy, przywozili zwyczaje jedzenia mięsa, ale ponieważ chcieli zaskarbić sobie względy Japończyków i przyciągnąć ich tak do religii, którą przywieźli, w związku z tym początkowo absolutnie nie promowali jedzenia mięsa. Natomiast kiedy objęli stosunkowo tak już duże obszary, większe obszary, przekonywali jakby tak zwyczajowo mieszkańców Japonii, zwłaszcza na Kyushu, do jedzenia gotowanej wołowiny z ryżem. No i tu ten zwyczaj zaczyna się rozprzestrzeniać na wyspie. Coraz więcej tak mieszkańców zaczyna w diecie również uwzględniać mięso. Okres Edo to zakaz jedzenia, szogunat zabrania, tak? Mieszkańcy prowincji oczywiście, biedni ludzie, zabijają dzikie zwierzęta i dzięki temu przeżywają. W związku z tym tu tak jest to ich działanie obronne. Natomiast też na poziomie ludowym, folklorystycznym zaczyna się tutaj upowszechniać taka wiedza, poglądy o leczniczym wpływie mięsa. W związku z tym gdzieś tam tak w różnych kręgach społecznych próbuje się to mięso podawać w różnych okolicznościach zaburzeń zdrowia, kiedy ktoś jest chory. Tutaj też przypominam o pomniku w Kyoto wzniesionym przez lokalnych właścicieli drobiu i praktykowaniu nabożeństw ku czci zabitych kurcząt i innych ptaków, a więc ten jakby szacunek jest tutaj gdzieś utrzymywany. Natomiast proszę Państwa, 1868 do czasów współczesnych, westernizacja, tak, i godzenie pewnych reguł, które w życiu społecznym obowiązują właśnie ze zjadaniem mięsa. Natomiast to, co bardzo istotne, to zasada ahinsy, która w Japonii oczywiście też została przyjęta, zrozumiana i wraz tak z upływem stuleci jest wprowadzana w życie. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w tej zasadzie jakby Japończyk ma powstrzymywać się od wszelkich działań, które mogłyby szkodzić zwierzęciu. I teraz chciałabym przejść do współczesności, bo muszę różne interesujące wątki historyczne pominąć już i powiedzieć, że proszę Państwa, no właśnie, ta wielomilionowa rzesza zwierząt, uważa się, że do końca tego roku Japończycy będą mieli 23 miliony w gospodarstwach domowych zwierząt. Ona niestety jest traktowana w taki sposób, który dla osób zajmujących się etyką budzi wiele kontrowersji. Co mianowicie się dzieje? Po pierwsze, Japończycy pozyskują mnóstwo zwierząt z hodowli wsobnych,
a zatem już na początku właściwie skazują zwierzęta na różnego rodzaju anomalia genetyczne. Wręcz są hodowle, które pragną spełnić zapotrzebowania komercyjne Japończyków. W związku z tym hodują zwierzęta, aby uzyskać określony kolor sierści, określone wielkości kłów, określone ubarwienie na przykład samej głowy. W związku z tym no, komercjalizacja samej hodowli z punktu widzenia etycznego budzi ogromne tutaj zastrzeżenia. Dalej, Japończycy rozwinęli ogromnie zjawisko antropomorfizacji. Co to znaczy? Zaczynają traktować zwierzęta jako istoty o porównywalnych potrzebach do człowieka i upatrywać w nich tych właśnie cech, a następnie dokonywać swoistej inscenizacji codziennego życia zwierzęcia w taki sposób, iż również etycznie moglibyśmy na ten temat dyskutować. Psy, koty, świnie ubiera się w stroje bardzo podobne do ludzkich. No tutaj komercja tak rozwija się do granic możliwości. To są kostiumy również markowych firm, w które zwierzę jest wkładane, jest krępowane, nie może swobodnie w nim biegać, poruszać się, to jest naturalna potrzeba zwierzęcia. Dalej te zwierzęta mają ograniczany bardzo często ruch, są wkładane do wózków gondolowych i wywożone na spacer wyłącznie w tych wózkach. Żadnej aktywności fizycznej, tak typowej dla nich. Dalej, proszę Państwa, są poddawane zabiegom. Ja mam prezentację i nie uruchomiłam, ale proszę Państwa, kolorowe tipsy, tak, na paznokciach, na pazurach kotów czy psów, makijaż na mordkach, tak, tych zwierząt. To ogromny znów tak, sektor usług czynionych dla zwierząt, no ale jednocześnie też, dobrze, wkraczanie tutaj w sferę, która może być szkodliwa, to są środki chemiczne, tak, nakładane na sierść, docierające do skóry, nakładane w pobliżu oczu, tak, nakładane na paznokcie i tak dalej. Proszę Państwa, ta antropomorfizacja oznacza również tworzenie miejsc rekreacji dla zwierząt i właścicieli, a więc kawiarnie, restauracje. Skoro opieka nad nimi i konieczność na przykład migracji zawodowej, hotele przy lotniskach, tak, ceny niebotyczne za noc, za tygodnie pobytu dla zwierzęcia na przykład. Dalej, kliniki. Tutaj paradoksalnie, z jednej strony chów wsobny i tak obarczenie wadami, ale z drugiej strony zapewnienie opieki hospicyjnej i paliatywnej dla zwierząt. Ale również tak dokonywanie no, uśpienia zwierzęcia z tytułu właśnie nasilania się konsekwencji różnego rodzaju wad i chorób. Proszę Państwa, ja również przeanalizowałam całą tak mnogą literaturę na temat tego, jaką rolę współcześnie tak duża liczba zwierząt w Japonii odgrywa w życiu Japończyków. Bezwzględnie, proszę Państwa, łagodzi osamotnienie. Tak? Mówiłam o zjawiskach społecznych dużych, makro, które stoją za tym, co dzieje się w każdym domu, a jest to na przykład absolutnie, są to na przykład absolutnie zmiany dotyczące rodzin, zakładania rodzin, wielkości rodzin, pojawiania się lub może raczej nie pojawiania się dzieci w związkach. W związku z tym zwierzę traktowane jest często jako dziecko, tak? Nierzadkie są widoki noszenia zwierząt w nosidłach przez kobiety i mężczyzn na ulicach wielkich miast, czy właśnie to wożenie w wózkach i tak w pewnym stopniu realizowanie potrzeb ojcowskich, macierzyńskich, czy ogólnie mówiąc rodzicielskich. Myślę, że na tym zakończę, a może pojawią się pytania jeszcze, w których tak dopowiedziałabym różne kwestie. Dziękuję. Serdecznie dziękuję pani doktor za tę interesującą wypowiedź. Ona jest moim zdaniem o tyle interesująca i ta pozycja zwierząt, o czym pani mówiła, o zmianach czy genetycznych, czy próba wyhodowania takiego osobnika, który by odpowiadał wymaganiom klienteli,
I o ile ja znam dyskusje z bioetyki europejskie czy zachodnie, to kwestie właśnie takie podnoszone są wśród przeciwników zmian czy transplantologicznych, czy zmian ulepszających człowieka, próby wyhodowania nowego człowieka, to przypadki, argumentacja wykorzystująca zwierzęta jest taka brana bardzo abstrakcyjnie i brana po prostu jako przykład. Natomiast badacze bardzo rzadko kiedy sięgają do Japonii, żeby dostrzec, że tam się to dzieje. To jest niezwykle ciekawe. Jak również z podobnym nasileniem tego zjawiska mamy do czynienia w Wielkiej Brytanii w Europie. Tam te hodowle wsobne, tutaj przede wszystkim tak, tam chyba psy. Dokumentacja, tak, jakby linii zwierzęcia decyduje o tym, tak, że próbuje się łączyć wsobnie. I to przynosi niestety też bardzo fatalne konsekwencje następnie dla zwierząt. Dziękuję. Czy Państwo jakieś pytania macie do Pani doktor? Tak? Proszę, tylko Karol był pierwszy, Krzysztof, tylko jakbyś mikrofon. O, dzięki. Ja mam takie szybkie pytanie. Kiedy to się zaczęło? Bo rozumiem, że wiąże się, tak jak zostało wspomniane, to traktowanie zwierząt, rozpieszczanie ich ze starzejącym się społeczeństwem. Kiedy tak naprawdę to się zaczęło? Czy właśnie w latach 90. powiedzmy, kiedy problem starzejącego społeczeństwa się nasilił? Czy było to też widoczne wcześniej? To znaczy, to zaczęło się na pewno w latach 80. Mamy tutaj taki moment przełomowy, kiedy zaczyna nam się spadek rodzin, dużej liczby rodzin, na rzecz pojawienia się innego typu, tak, rodziny i gospodarstwa domowego. Zaczynają pojawiać się gospodarstwa domowe jednoosobowe i wtedy ta liczba zwierząt się zwiększa. Natomiast w Japonii generalnie zawsze było dużo zwierząt. Nie tylko tutaj przestrzeń pozamiejska też o tym decydowała, tak, że w tych małych domach na prowincji zwykle był towarzysz, który pilnował domostwa, tak, biegał gdzieś dookoła, wchodził do domu, wychodził. Natomiast następnie, tak, mieszkańcy dużych miast w rodzinach często posiadali psa jako, no właśnie, taki element, który dyscyplinował dzieci i pozwalał u nich kształtować odpowiedzialność, tak? Przyjmować pewne obowiązki, wykonywać je wokół zwierzęcia. Od lat 80. ta zmiana struktury gospodarstw i pojawienie się większej liczby, znaczy pojawienie się gospodarstw jednoosobowych, co narasta, tak, do dzisiaj, spowodowało, że właśnie osoby zamieszkujące samodzielnie zaczęły posiadać psy. I tych psów coraz więcej, tak? W związku z tym lata 80. są takim momentem przełomowym, gdzie strukturalnie w innym typie gospodarstw zaczęły pojawiać się psy. Dziękuję. I doktor Karolczak miał pytanie jeszcze. Nie tyle może pytanie, co jedno zdanie komentarza do tego, co usłyszeliśmy teraz. Dla mnie osobiście wyrazem stosunku Japończyków do zwierząt jest pomnik Hachiko na Shibui w Tokio. Też nie moment, żeby opowiadać całą tę historię, natomiast wystarczy sięgnąć, chociażby zapytać wujka Google'a, czym był Hachiko, czy dlaczego ten pomnik został wystawiony, a teraz podczas pandemii właśnie Tokijczycy założyli Hachiko maseczkę, no, żeby, rozumiem, go uchronić przed właśnie zarażeniem się. Tyle komentarza. Pani doktor, jeszcze jest pytanie. Tak. Ja tej kwestii nie podejmę, bo ona jest bardzo duża, natomiast pokażę książkę pod redakcją pani profesor Mamzer, Hanny Mamzer z UAM-u. To jest książka pod tytułem Różnice kulturowe w traktowaniu zwierząt. Tutaj jest fantastyczny artykuł właśnie Hani Mamzer na ten temat. Bardzo proszę, ale jest chyba lustrzane odbicie, tak dobrze? Jest dobrze. Dziękuję. Jest dobrze, tak? Także polecam, bo tu Japonia i nie tylko, natomiast ta kwestia jest tutaj podjęta, proszę Państwa. Dobrze. Serdecznie dziękuję. Jeżeli nie macie Państwo żadnych pytań, a widzę, że zaczynamy się dopiero, no prawie 2 godziny minęły,
zaczynamy się rozkręcać i jakoś tematy zaczynają się wyklarowywać, coraz bardziej ciekawe. I dopiero teraz byśmy mogli sensownie zacząć rozmawiać, a czas nam się niestety kończy. Także serdecznie dziękuję w imieniu organizatorów za ten panel, za odpowiedzi, za pytania i mam nadzieję, że żeśmy się wspólnie czegoś interesującego dowiedzieli. Jeszcze raz serdecznie dziękuję i życzę miłego popołudnia, wieczoru. Do widzenia. Dziękuję pięknie. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękuję również. Do widzenia. Do zobaczenia. Do widzenia. Do widzenia.